sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. O tym wspominał, że Przemek Prasunkiewicz należy być bardzo blisko Amerykanina. Odpowiedź Szymona Szewczyka. Więc naprawdę w trzech meczach z mistrzem Polski przydawał się znakomicie. Teraz zagapił się Kowals. No i Bel ponownie tyłem do kosza. Teraz ma jeszcze niższego, słabszego fizycznie rywala niż Kowals. I trafia. I Bel. Bel przeciwko Kowalsowi. Jest Dimec. I zdobywa punkty spod kosza. Gdzie jest Kowals, prawda? Można też zapytać. Tak, jeden rzut za trzy celny. Znowu Bel przeciwko Kowalsowi, a więc tam pilnowany przez Kamińskiego. Zablokowany przez Kamińskiego, ale dobija w ostatniej sekundzie. Pierwszy wbiega Bel, jest na czystej pozycji. I trafił trójkę! 6 sekund do końca. Wielu, przypomnijmy, Łączyński odniósł kontuzję barku. Nie może pomóc drużynie. Bel pod kosz sam za dwa. Kulka. Wraca Kowals do Bela. Znowu jeden na jednego, Anvil, i znowu punkty. Bel za trzy z 8 metrów. Nie wierzę. Szalony nie rzut. Wierzę. Szalony. Wagi 2 na 1, prawda? No i także wyraźna ta pomoc od Kulki idzie. Niemec tymczasem pod koszem. Kulki również wbieganie po linii końcowej. Bel zmylił tutaj Kowalsa i po koźle trafia za trzy punkty. Ucina tutaj Dimca od gry. Jest Petrasek, przerzuca piłkę do Bela. Ten poprawia pozycję i trafia za trzy. Kulka cały czas jest przy Belu i tutaj być może Anvil powinien szukać jakiś przewag. To też robi Bel i trafia. Jest nie tylko dzisiaj niezmiernie ważny. Jeszcze raz Dimec spod kosza. 90. Bel za trzy punkty błyskawicznie trafia. No i legioniści zazwyczaj świetnie kontrują. Ich strat było aż 19 w poprzednim meczu. Bel. Doświadczenie niż granie w Anvilu Włocławek. O mistrzostwo Polski w półfinale. Na razie o finał. Tymczasem Petrławek. Bel. Zasłona od Petraska. Bel pod kosz. No, wydawało się, że tam może łapany za ręce. Dobitka Bela. Przez moment przewinienia, ale trójka się liczy. Bel za trzy. Jeszcze odpowiada. To Billy Garrett. Bel skutecznie. Gorąco pomiędzy Luisem a Matthewsem. Bel pod koszem. Petrasek. Kiedyś tutaj we Włocławku Mikołaj Witiński też zaczynał swoje wejście w seniorską koszykówkę. Bel, ależ tam się wcisnął. Drugi kwarty oczywiście. Bel sprytnie zagrał. Petrasek pod koszem. Ładnie zastygi przez cały sezon, ale teraz Luis nie trafi. Bel za dwa. Dystansu 39% za trzy dla wysokiego gracza. Bardzo dobry wynik. Bel tymczasem ponownie. Dobre takie krótkie pomoce. Grają czarni. Nie, przepraszam, bo to był pierwszy faul Bela dopiero dzisiaj. I jego punkty. Ładny zwód Bela. Ale trafienia nie ma. Natomiast jest w stopicce. James Bel. Piłka trafia do Dykesa. Kowalczyk. Dobrze to przeciągnął do Bela i ten trafia za trzy. Bel przeciwko Garrettowi. O, jego akcja z jego pozycji. O, brąz. Jeszcze raz Bel. Dla niego te akcje przygotowane i drugie trafienie. Przyda Witliński również daleko od kosza przy Dimcu. Krótka akcja dwójkowa. Dimec, to jest to, o czym wspominałeś, Łukaszu. Świetna linią boczną, przerzucenie. Ale właśnie będą szukali przewagi Petraska pod samym koszem. Potrojony Amerykanin. Świetnie. Z Kanady. Ależ przechwyt. Świetnie ustawiony Bel. Jak zakończy tę akcję Amerykanin? Trzy punkty Bela. Słone. Już teraz chce zamiany krycia Garrett. Zostawia Younga. Ten nie poradził sobie z Belem świetnie, teraz daje swojemu zespołowi szansę na kolejne punkty. Zatrzymany pod koszem Bel. Tak jest, ależ piękna trójka Sebastiana Kowalczyka w meczu numer 1. To były jedyne...